Minął rok od chwili, gdy na Ukrainę spadły pierwsze rosyjskie pociski. Wojna na Ukrainie pochłonęła ogrom ofiar, rozdzieliła rodziny, zniweczyła dorobki życia i zabrała spokój. Staramy się żyć i pracować normalnie, na ile to jest możliwe. Sytuacja w naszym kraju nie pozostaje bez znaczenia dla naszego miasta. Na Tarnopol nie spadły żadne bomby, ale ciągły ostrzał infrastruktury krytycznej powoduje również i problemy u nas. Są braki w dostawie prądu czy wody. Mamy wielu uchodźców i rannych żołnierzy. To powiedział dzisiaj mer Tarnopola w rozmowie z władzami Suwałk. Rosyjska agresja, ale przede wszystkim determinacja i waleczność ukraińskich obywateli sprawiły, że Polakom rok temu otworzyły się serca. Suwałczanie przyłączyli do pospolitego ruszenia niosącego pomoc obywatelom ogarniętego wojną kraju leżącego za naszą wschodnią granicą. Wkrótce po doniesieniach o ataku powstały w mieście punkty zbiórek darów. Ten największy w hali Arena. Wyjechało z niego 110 palet z najpotrzebniejszymi rzeczami. Samorząd Suwałk zadbał również o zakwaterowanie uchodźców. Pierwsi przyjechali do nas już 27 lutego. Przez rok tylko w hostelu Wigry schronienia udzielono blisko 200 osobom. To ponad 16 tysięcy osobonocy. Niektórzy z uchodźców mieszkają tam do dziś. Z pomocy świadczonej w hali OSIR skorzystało niemal 1600 osób. Ogółem we wszystkich punktach recepcyjnych pomocy udzielono niemal 2,5-tysięcznej rzeszy obywateli ukraińskich. Do tej liczby doliczyć należy ponad 1000 osób, które z Suwałk przetransportowano zgodnie z ich wolą do innych krajów nadbałtyckich. Wszystkie te działania kosztowały ponad 4 miliony 600 tysięcy złotych. Kolejne 4 miliony 400 tysięcy wypłacił MOPR na powierzone mu zadania z zakresu świadczeń opiekuńczych, ale też na wsparcie Polaków, którzy dali uchodźcom dach nad głową. Suwalskie placówki oświatowe przyjęły blisko 350 ukraińskich dzieci i młodzieży. Najwięcej szkoły podstawowe, ale nie brakuje również w tej grupie przedszkolaków.